Tak więc jeszcze raz. Dzięki Agulka za cheersy i Piktret za suba. I Nike też dziękuję za zasubskrybowanie. Jakby się ktoś na YouTubie zastanawiał, o co chodzi, to właśnie streama rozpocząłem i to się nagrywa, to się kameruje. No, a tak więc byłem na pokazie Cyberpunka. Przejeżdżając przez Warszawę, zostałem zaproszony przez CD Projekt i zaczniemy sobie od tego, że na pokazie Cyberpunka stały takie Cyderpunki, czyli cydr. No oczywiście, żeby... No bo co ja wam mogę powiedzieć, czego żeście już nie przeczytali? Na przykład, co to za cyderek tutaj? I jeszcze Marcin... Marcinator, dzięki za słupka. Tu jest napisane tak. Fuck the system, you deserve some Apple Ossi. Nie wiem, co to znaczy Apple Ossi. This drink is motherfucking riot. Składniki, guts, sfermentowane jabłka, cukier, woda, cytr Ignaców, to jest w Ignacowie zostało zrobione chyba, z tego co rozumiem, i CD Projekt Red, więc ja sobie otwieram tego cytra. O, o coś tak. On chyba nie ma zbyt wielu procent, chociaż jakaś banderolka na nim jest, a wydaje mi się, że znak akcyzowy, a nie ma napisane ile ma procent. Pewnie 4. No i smakuje tak, jak smakował na pokazie, bo miałem okazję pograć 4 godziny w Cyberpunka. Ale zanim przejdziemy do tego, co było na pokazie, to pokażę wam, co dostałem. Dostałem taki plecak, niezły jest. To ostatnio widziałem kilka takich, to jest to chyba teraz takie modne, że one są jak taki worek. One są jak taki worek. Szeleczki z nadrukami. Czekajcie, gdzie ja to... Może ja wyłączę to okno jedno. O, to wyłączę. Albo je... O, tak je dam. No, więc są szeleczki z nadrukami. Z boku jest Cyberpunk, z tyłu jest, tutaj są takie, tu jest jakiś XL napisane, tu jest pakietka przyszyta, jest CD Projekt Red, taki lufcik tu, kieszonka, no i tyle. Nie ma składu, ale pokażę wam, co jest w środku, żeby nie było, że wam nie pokazuję, co jest w środku. Czy mieści się pizza? No powiem wam tak, mieści się taki, jak to się nazywa, display, to są takie metalowe jakby plakaty, można sobie na lodówkę to przyczepić. W środku jeszcze było, aha, tu jest jakaś wipe, takie coś, to jest na plecak, wiecie, takie jak niby na lotnisku, nie? Jeden plecak, baggage, New York City. Thanks for playing. Jest na tym napisane. Ja to sobie odłożę. No, więc jeszcze raz pokazuję. Tak wygląda ten display. Nie wiem, czy mnie słychać, jak ja tak gadam za tego. To. Powiem wam, że ten, w sumie ten obrazek, jakiś taki... Nie podoba mi się ta pani, co tam jest na nim. Ale sam display jest fajny. Czapeczka Cyberpunk, żółta. Bardzo ładna. Co tu jeszcze mamy? Bluza jeszcze. Nie będę otwierał, bo to jest moja bluza kolekcjonerska, będę ją trzymał. Ale ma po prostu na sobie Cyberpunk i takie, wiecie, takie czarne. Żółta bluza. To pewnie wam ktoś ją otworzył i pokazał już. Z polarem wewnątrz czy po taniości? Nie no, bluza jest zwykła, ale... Po taniości nie jest, patrząc tutaj na te takie przeszywane, takie grube na kołnierzyku na przykład, żeby się nie rozciągał. No to to jest raczej porządna bluza i nawet jest na niej napisane Made in Poland. To nie jest Chińczyk, nie robił tego, ani jakiś tam inny Wietnamczyk. No i oczywiście naklejeczki, znaczy oczywiście, no są naklejeczki Street Kid, Nomad i Corpo coś tam. To są te trzy jakby drogi, które można w grze wybrać, które się na początku drogi w grze Cyberpunk wybiera. No.
Ale ta pani z plakatu jest i można z nią romansować w grze z panią z plakatu. No nie wiem. Zaraz odpalimy sobie kilka ujęć z gry. Czyli z tą można romansować. No na pewno ma niezłą kurtkę. To mi się podoba ta kurtka. Jest jakiś Chińczyk jeszcze. Samochód. No, ale już jakby... No właśnie, kim ja grałem? No kim ja grałem? No, zgadnijcie, kim ja grałem, bo teraz przejdziemy sobie już do gry. Ja tu mam taki film 26-minutowy. Nie będziemy go całego oglądać, ale spojrzymy na kilka jego aspektów. I on sobie tu w tle poleci, a ja poopowiadam, trochę go przewinę. Trans Ninja. Po pierwsze grałem babą, ale z twistem, bo miała siusiaka. No i tego siusiaka zrobiłem małego. To pewnie byście chcieli wiedzieć. 500 bitsów kolejne. Dzięki. I kolec, subskrypcja. Dzięki za wsparcie. No więc tak grałem i to była korpo baba. Czyli ona była z korporacji i tak się moja przygoda zaczynała. Samochód miałem dokładnie taki jak na obrazku. I powiem wam, że fajnie się tym samochodem jeździ. Znaczy, może tak, może model obijania się o ściany nie jest najlepszy, ale sama taka jazda to jest jak na załączonym obrazku. Bardzo, bardzo taka przyjemna. Ja oczywiście nie jestem jakimś rajdowcem, więc ten. Lustra nie działały. Przynajmniej w wersji pokazowej. Może dlatego, że ray tracing, odbicia z ray tracingu nie działały. Bo nie są jeszcze, nie wiem, gotowe, czy przynajmniej nie były w tej wersji czynne, a może tu na tym, w tym pokazowym ten. Tu to nie wiem w ogóle o co chodzi, bo takiego czegoś nie było, jak ja grałem. Wszyscy grali na padzie, niestety, powiem wam, niestety. Bo się męczyłem, w ogóle te samochody tak zajebiście wyglądają w środku, że masakra. Tu jakiś koleś tam, jeżdżenie po pustyni, tu w ogóle nawet nie byłem na żadnym poza miastem, bo... Ten kawałek 4 godziny, przypominam, to się tylko w centrum miasta był. Ludzi, wiecie co, jak próbowałem chyba ludzi przejechać autem i ktoś mi tam odskakiwał, a kogoś tam chyba potrąciłem, ale nic się wielkiego nie stało. Goniła mnie też policja po ulicach. Jest to dość uciążliwe, bo tej policji jest całkiem sporo, nie? No tutaj koleś dojeżdża. No i co? I on się, aha, o, zacznijmy od tego hakowania, bo możecie sobie ludzi hakować, nie? I w zależności od tego, jakiego skilla macie w tym hakowaniu, to po pierwsze... A, mu się tu w ogóle taka analiza włączyła. Po pierwsze, możecie każdego w grze sobie tak podejrzeć. I od razu wam się napisze, kto to jest, nie? Z jaki to jest typ? Plus możecie różne rzeczy zrobić. Dało się biegać. Śmialiśmy się, bo Kasia... Kasia Jorquin nie wiedziała, że można biegać i 4 godziny mówi, że się skradała i na kucaka i powolutku. Ja mówię, ja przecież tam się da biegać. Ale myślę, że nie tylko ona, bo na padzie, to jak ktoś nie zna na padzie. Ja wiedziałem chyba tylko dlatego, że przecież grałem w te, jak to się nazywa? Dark, nie Dark Souls, tylko tego całego Wikinga. God of War. W God of War grałem i tam się dokładnie tak samo naciska przyciski i się udało biegać. No, nieważne. Znaczy ważne, no. Widzicie, tu jest postać, ona ma jakieś tam cyberdeck memory, ma ileś punktów. Po 4 godzinach nie w jaki sposób to się odnawia, ale to się zużywa. I to się zużywa na różne takie akcje. I możecie na przykład zrobić coś takiego, że z typów do siebie wezwiecie i oni podejdą do siebie, a później możecie im zdetonować granat. Albo możecie ich odwrócić uwagę. No on tu akurat z tego co ten, to tam przegrzewa, nie? No i przegrzewa typa, jakiś damage mu zadaje, wyskakuje i zaczyna strzelać. Tak jak mówię. Samo strzelanie moim zdaniem jest całkiem w porządku. Też jakieś, no... Jakby, pamiętajcie, że to jest RPG, nie? To tak jakbym mówił, że nie wiem, że w Falloutie strzelaniem... nam się nie podoba, bo nie wiem, ja nawet nie pamiętam jak się w Falloutie strzela, chyba nie jakoś super. Nie. RPG to jest RPG, no. Dobra, i oni się tu strzelają, on sobie gada. Nieważne.
Tutaj co, do samochodu wchodzimy. Ale nie wchodzimy, bo nas wyciągają. Patrzę, czy tu jakieś takie mechaniki, które warto omówić. Bardzo dużo jest takich przerywników, jakichś fabularnych. Jak się gada z postaciami, to trzeba podejść, trzeba usiąść. To nie jest tak, że ta postać ciągle stoi w miejscu. To nie jest tak, że ta postać stoi w miejscu i my do niej podchodzimy, ona dalej stoi w tym samym miejscu. Raz se siądzie na fotelu, raz w tym miejscu ją spotykamy, raz w innym się umawia. Nie, i przynajmniej w tym pokazie tak było, to bardzo fajne. Czy dużo ludzi na ulicach? Było bardzo dużo, aż się obijali o siebie. Nie? Trochę tak niewłaściwie chodzili, powiedzmy sobie, ale... Ale da się to przeżyć. Pewnie poprawią jeszcze. Znaczy, bo się po prostu za dużo ze sobą zderzali. To jest taki moment, w którym trzeba było wrócić. Wrócić do przestępstwa, które się odbyło i zobaczyć, zrobić takie śledztwo, co się tam dokładnie wydarzyło i czy czegoś żeśmy nie zauważyli. Jak widzicie, tu na tym pasku jest to, co jakbym, skąd się to w ogóle bierze, jakie to ma podłoże fabularne, że my tak możemy patrzeć. To są po prostu dane z sensorów, którzy ci ludzie mają zamontowane, tak, z cyberoka, z jakiegoś tam super ucha, z czegoś tam, nie wiem, z jakiejś dodatkowej pamięci, czy cokolwiek oni tam mogą mieć w sobie. I my jakby hakujemy te dane i staramy się i odtwarzamy, tak, ale tutaj widać tylko to, co ten koleś... O, widzicie, tutaj wchodzimy do tego. Dobra. No i na początku widzimy, jak ta scena wyglądała normalnie, tak, czyli że oni tam gdzieś poszli, coś się działo. A później wchodzimy w te jego jakby sensory i możemy wyciągnąć więcej, bo tak naprawdę to, co on słyszał, to nie jest wszystko, bo ten sensor słyszał więcej, tak? Czekajcie. O, widzicie, więc on tam można coś jeszcze podsłuchać innego. Tak, inne rzeczy, które się działy. Nie, można się włamać do cudzych, na przykład, nie wiem, do sprzedawcy chyba też tam można wejść później i skorzystać z jego czujników, albo z jakichś kamer. No, ktoś tam miał termowizję i możemy dzięki tej termowizji, jakby jego implanty miały termowizję, więc też można więcej z tej termowizji wyciągnąć. Tak. Fajny, powiem wam, ten tryb detektywistyczny jest. Widzicie, kamerą sprawdzają. Nie, i się okazało, że to... Bo było tylko zapisane, że ten koleś zginął. Się okazało, że to jego kolega, ten co z nim napadał, go zastrzelił. No dobra, tu jakiś atak, jakieś cutscenki. Walka na pięści, powiem wam. No to jest uderzenie mocne, uderzenie lekkie, blok i tak dalej. To taki, wiecie, typu Kingdom Come Deliverance, czy inne gry RPG i walki na pięści. Nie. Przecież ja się z nimi nie biłem. No, można jeszcze jakieś uniki, odskoki i tak dalej. Mi to nigdy bicie się na pięści nie wychodzi, więc... Więc nawet nie próbowałem się z nimi bić. Czy to na konsoli nie będzie działać? Nie, z downgrade'ują będzie działać. No i jeździmy. Jeździmy, tak miasto wygląda. Tu na przykład mniej osób chodzi, ale tam, gdzie jest jakby dom tego typa, tam dużo osób chodziło, nie? O, tu jest na przykład knajpa. I zauważcie coś takiego. O grafice chwilę pomówmy, bo ona w jednych momentach jest taka super fajna, a w jednych momentach nie do końca. Zobaczymy, jak to będzie zrobione na finalnej wersji, bo do tego jeszcze sporo czasu. Zresztą widzieliśmy w poprzednim trailerze, czy nie trailerze, tylko w tych gameplayach była gorsza grafika, teraz ją polepszyli. Ale jest duża, na przykład tyłem powiedział, że jest wszystko fajnie, nie? Szczególnie ten tunel, pewnie jak do niego, o, widzicie, jak tu będziemy szli, patrzcie, jak to wygląda, nie, no elegancko wygląda, tak, patrzcie, tu to cienie, nie cienie, światła, bardzo naturalnie, ale są takie momenty,
Szczególnie jak się zaczynają ludzie pojawiać, tak, takie miałem wrażenie, że coś nie gra. W sumie nawet nie przyglądałem, nie wiem, cieni brakuje od ludzi, czy... Niech się zastanowi, gdzieś bym musiał złapać taki moment. No tu wygląda super, ale są takie momenty, że widać, że coś jeszcze nie do końca... Strasznie dużo ludzi się błyszczy, ja nie wiem, czy oni mają skórę, ale później popatrzyłem, że niektórzy mają skórę błyszczącą, a niektórzy nie, więc to chyba jest jakieś ich cecha. Ale dziwnie to wygląda, bo wygląda tak, jakby... Wiecie, jakby coś było nie tak z ten... Z tej strony, ta podłoga na przykład, patrzcie, jak ta podłoga wygląda super, nie? Na jakich sprzętach graliśmy? Wiecie, graliśmy na Alienware'ach, takich pre-buildach, gotowych kompach z 2080 Ti. Nie wiem, jaki proc był, ale były GeForce RTX 2080 Ti. Czasem postacią się coś z włosami dzieje, ale mi się wydaje, że to też od jakiegoś tam skalowania. Nie, plus jakieś krawędzie, wyostrzanie. Mówię, tak to w tym demie wyglądało. Tutaj to wygląda moim zdaniem lepiej. Tak, takie mam dziwne wrażenie, że tu jest to jakoś lepiej odpalone. To znaczy wyższej jakości to idzie niż w tym, co myśmy mieli na demie. Nie, nie było w 4K grane, było w Full HD grane. I wydaje mi się, że z DLSS-em. I z ray tracingiem, ale ray tracing był w cieniach i w. No, głównie cienie i światło. Bez odbić. Nie, więc. A odbicia wydaje mi się, że tu będą niezłe w tej grze. Patrzcie na to, to jest dobre w ogóle. Tu wychodzisz. Bum, go. Pozamiatane. No. Kurczę, nie wiem, jak tą grafikę to opisać, w czym mój bo ciężko mi to określić, bo jakbym był profesjonalnym recenzentem, to bym coś więcej powiedział. Ale nawet ta postać, mimo że sama jest fajnie zrobiona i te tu, coś jest z nią nie tak. Tak jakby ona była troszeczkę wklejona. Może to dlatego, że ona się tak błyszczy jej ta skóra? No nie wiem, sam nie wiem. Widzicie, jak jej się skóra błyszczy wszędzie, nie? Ale to pewnie tak ma być, bo może ona jest jakaś poolejkowana czy coś. Znaczy ona chyba jest plastikowa, ta postać, bo i niektórzy mają skórę normalną. Tylko to tak bardzo mi dziwnie wygląda, że powoduje, że później całość dla mnie dziwnie wygląda. Jakie wady były gry? Czekajcie, na co ja zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o wady? Ciężko mi powiedzieć o mechanice, bo przez te 4 godziny też niewiele, jeśli chodzi na przykład o, nie wiem, o itemy, to praktycznie nic nie dałem rady nie spojrzeć, no bo co ja tam mogłem w przedmiotach pogrzebać? Czekaj, wróćmy sobie gdzieś tu, niech to... Niech se tam poleci ten film. Niech no się zastanowię. Dobra, jeśli chodzi o itemy, to niewiele mogłem spojrzeć. Broń wymieniłem, jakąś kurtkę założyłem i tyle, więc nie wiem zupełnie jak ten system itemów działa i czy tam się fajnie coś zbiera, czy nie. 4 godziny i za dużo żeśmy nie zebrali. Jeśli chodzi o umiejętności, o rozwój postaci, to ja szedłem w takiego trochę hakera, właśnie co potrafi ludzi hakować, ale powiem szczerze, że nie do końca zrozumiałem to drzewko, na czym ono polega. Wiecie, jak to jest, 4 godziny pograłem, tam 3 levele wbiłem, coś rozdałem, punkty i tyle. Ale dziwne to było, bo to drzewko było takie dość rozbudowane, a ja mogłem praktycznie wszystko odblokować. To nie było tak po kolei do końca. Więc nie do końca kumałem, czemu ja mogę już wszystko odblokowywać. Do tego to, co odblokowywałem, wcale mi w tym momencie jakby wiele nie dawało. To znaczy, tak czytałem opisy tych umiejętności i nie kusiło mnie, żeby je wybrać. Wiecie, to były umiejętności typu więcej punktów hakowania. Albo tam było malfunction, że działka mogą malfunction, albo mogą coś tam innego. I
wiecie, nie grając w grę, nie byłem w stanie określić, czy jak one są malfunction, to nie wiem, strzelają do swoich, ale jak to robiłem, to one się wyłączały. A ta druga opcja chyba było coś na zasadzie disable, że możecie je wyłączyć. I nie wiedziałem do końca, o co chodzi, czym się jedno różni od drugiego. No, hakowanie jest super. Nie wiem, czy słyszeliście, ale hakowanie. Tam jest takie hakowanie z takimi numerkami. Jedno tylko widziałem wersję z różnym poziomem trudności. Ale hakowanie bardzo fajne jest. Takie do myślenia, że wiecie, trochę jak takie sudoku. Że jednak trzeba pomyśleć, żeby coś zrobić. Dobra, Rok mówił, że średnie hakowanie, bo tam pewnie nie umiał ustawić tego tak jak trzeba. Hakowanie fajne było. Znaczy zależy, o co chodzi, bo mi chodzi o mechanikę jakby tego puzzla hakowanego, nie? A jeśli chodzi o to, co można zhakować, no to jest inny temat, tak jak powiedziałem. Możecie kogoś przywołać, odwrócić kogoś uwagę, wysadzić coś, wyłączyć tam go, przegrzać i tak dalej. No, no i kilka razy to robiłem, ale później się kończyło na strzelaniu. Można się skradać, można ludzi powalać na ziemię bez zabijania. Nie wiem, czym to się kończy, bo wszystkich raczej zabijałem. Mówię, ja raczej jestem pozytywnie nastawiony, bo trzeba pamiętać, że to nie jest gra, która jest... Wiecie, ludzie mówią, o, bo coś tam strzelanie, nie? No, ale to nie jest strzelanka. Albo ktoś narzekał, że był pokaz, 4 godziny trwał i tam było wiecie, mało było takich tam pobocznych rzeczy, czy ten, tylko wiecie, była ta fabuła taka i ciągle gadanie i gadanie. No, ale kurde, no to jest RPG i to była po prostu pokazana jakaś taka linia, że była, wiecie, liniowa, ale to była taka linia zaprezentowana, fabularna, tak? Jakiś taki element gry. Przyznaj, że widziałeś lepsze gry? Wiecie co, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, bo tą grę to do czego? Co to znaczy lepszą grę? No nie mogę jej porównać, nie wiem, do Desperados 3. Bo to przecież nie o to chodzi, tak? To jest w ogóle zupełnie inny rodzaj gry. Czy nie wiem, do StarCrafta albo Counter-Strike'a. No możecie ją do RPG-ów porównywać, ale takich RPG-ów w tym stylu... To prawie w ogóle nie ma, nie? Więc też tak ciężko. Lepsze niż FIFA, no właśnie. Do Watch Dogs, ale Watch Dogs jest zupełnie inne. Watch Dogs jest takie, wiecie, takie łażenie i jakby... Mi się wydaje, że to będzie, że to i tak będzie takie bardziej wiedźminowe. To znaczy dużo takich, wiecie, pobocznych misji, przystawania, słuchania jakichś historii, nie historii. A w Watch Dogsach to jest nawalone pełno punktów typu zbierz to, tu jakieś misje porób 20 takich samych i tak dalej, odblokuj to, ten, jak to tam się chyba jakieś regiony odblokowywało i wszystko się powtarza, nie? No a ta gra się jakby głównie skupia na tej fabule i na tej głównej historii. Nie, Bioshock. Nie, to ja tak nie umiem porównywać. No ja po tych 4 godzinach jestem przekonany, że tą grę sobie kupię. Znaczy już ją kupiłem, to wiadomo. Kolekcjonerkę. I w nią zagram i raczej będę zadowolony. Czy to będzie gra w trzech czasów najlepsza na świecie? No, nie wiem, nie wydaje mi się. To znaczy... W tym momencie nie zrobiła na mnie wrażenia jako gra najlepsza na świecie wszech czasów. I tyle. Ale wydaje mi się, że jest dość ambitna w swoich założeniach. Jeśli jeszcze zostanie trochę wypolerowana i tak dalej, to będzie super. No. Były gołe piersi w grze. Po pierwsze można mieć piersi. Nie dodałem wam. Moja postać, moja babeczka miała piersi, ale nie miała sutków. Wyłączyłem jej sutki. Można tak? Ale to nic, bo już w pierwszej misji jakąś babkę musimy tam poprzenosić, uratować i jej sutki widać. Więc może być na Twitchu ban. Czy ładować akcje CD Projekt? No nie wiem, bo akcje CD Projekt są już bardzo wysoko. Może się już spóźniliście, kto wie.
Kurde, wielkie suty jak kory wielkie. Nie było takiej opcji. Nie było takiej opcji. No i tyle. No co wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeszcze macie jakieś pytania? Możecie zadać jeszcze jakieś pytania. Tu włączę jeszcze czat na stream. Co ja wam tu mogę więcej powiedzieć? Wszystko, żeście już pewnie przeczytali w jakichś artykułach i tak dalej. Strasznie ciężko mi się na padzie grało. Wiecie, że ja nie lubię. Nie było auto aima ani nic, więc ciężko mi się sterowało, nie? Czy sika się w grze? Wiecie co? Wziąłem tylko prysznic, ale no nie było nic widać pod tym. Po prostu postać miała ręce i woda i koniec. Czy widać nogi? Nie, chyba nie widać nóg. Pod prysznicem chyba tam było, że tam woda spływa na stopy. A, no i swojej postaci. Bo było powiedziane, że swoją postać, pamiętacie co było powiedziane, że swoją postać wielokrotnie będziecie mieli okazję oglądać swoją postać, nie? W trakcie cutscenek i rozmów. A ja moją Jessicę z wielką białą czupryną wiedźmińską afro zrobiłem i ani razu jej nie widziałem, muszę się przyznać. Ani razu. Chyba tylko w menu ubioru postaci. I zacząłem korpo. Ja zacząłem korpo. Zacząłem w wielkim biurowcu. No więc możliwe, że ta mechanika widzenia samego siebie, te questy jeszcze tam gdzieś nie są. Może nie do końca, może byśmy krzywy ryj mieli. Pewnie też chcecie wiedzieć o błędach. Powiem wam, jakie błędy spotkałem. Spotkałem na przykład błąd taki, że przyzwałem samochód, a on przyjechał i był pionowo. To znaczy stał na bagażniku. No, ale zaraz się naprawił i już był spoko. Drugi błąd był taki, że coś mi się stało z samochodem i ani go nie mogłem cofnąć, ani go nie mogłem dodać gazu nim. Tak jakby się do czegoś przyczepił. Nie wiem, może ja na coś najechałem, ale próbowałem i musiałem z buta biec. Trzeci błąd. Koleś palił cygaro, ale mu się tak zakręciło, że je chyba miał na nadgarstku. I je tak jakoś tak palił nic, a cygaro było na nadgarstku. I raz mi się kwestia dialogowa nie wczytała. No to tyle. I coś tam jeszcze z samochodem było. Gdzieś tam coś stuknąłem i mnie tak mocno odbiło, więc myślę, że będzie z samochodem, będzie ciekawie. Ciekawe będą różne filmiki. Czy jest wiele niewidzialnych ścian? Wiecie co, po pierwsze jest w ogóle wiele ścian, bo to jest miasto, więc wszędzie się są ściany. Ale chciałem pojechać, mówię, dobra, tam mi questa, tam mówię, ja to sobie pojadę, gdzieś bokiem sobie pojadę. No i chciałem pojechać bokiem do innej dzielnicy. Marku Obciągarku, dziękuję ci za zasubskrybowanie, 29 miesięcy suba. Dzięki za wsparcie. No i chciałem podjechać gdzieś, no i tam był... Policja stała i jakoś nawet nie zdążyłem zahamować i mnie ostrzelał. Taki wielki robot tam był i ogólnie zginąłem. Więc jakby demo było tak zabezpieczone na tym pokazie, ten pokaz był tak zabezpieczony, że tam policja była poustawiana na drogach. Więc. No i powiem wam, że to miasto, ono nie robi wrażenia takiego ogromnego miasta. Przynajmniej na mnie nie. Po pierwsze te drogi, tak jak widzieliście tu gdzieś wcześniej, nie, jak on jedzie tym samochodem. One są bardzo takie wąskie. To jest taki właśnie coś jak Nowy Jork, nie? Widzicie, że stajecie. Tu jest jakiś zaułek. O, patrzcie na to, nie? Tu jedziecie, nim, wiecie, tutaj jakieś takie dwa pasy. Tu, no co tu macie? Tu jakąś rzekę, tu nic nie macie, tak? Tu niby jakieś cztery pasy, wiadomo, że tam po drugiej stronie nic nie ma. Ale tak naprawdę od tego questa, z którego że tam gdzieś trzeba było wyjechać, to są tam dwa zakręty, nie? Trzy zakręty już jesteście, tak przynajmniej takie wrażenie to na mnie zrobiło. Więc to nie jest takie, nie robi takiego wrażenia miasto jak w GTA miasto macie. Że jest takie wielkie i gdzieś tam musicie pół miasta przejechać. No czy możliwe, że wiecie, że tak później jest, jak jest całe miasto gigantyczne, ale jakby te questy to się w taki... Ten pokaz to był taki, wiecie, taki jakby w ramach jakiejś tam dzielnicy, nie? I to było dość blisko wszystko siebie. Nie, chyba nie można wejść do każdego budynku. Wiecie co, nie spróbowałem nawet. Nie zwróciłem na to uwagi.
Ale raczej wątpię. Nie no, da się ujechać autem. Mi tam auto nie sprawiało żadnych problemów, ani jakichś takich. Wszystko raczej z autem było ok. O, tu się na przykład coś z włosami dzieje. Widzicie to, że tu jest taka kreska prosta. I to takie jakieś takie dziwne rzeczy czasem. Właśnie mówię, szczególnie z włosami. Ja nie wiem, może coś tam za nimi jest, ale to tak dziwnie wygląda. Takie glicze graficzne się pojawiały co jakiś czas. Czy były motocykle? Był motocykl. Jeden na pewno motocykl widziałem. Nie mogłem nim jechać, bo to nie był mój. Albo na pasażerze jechałem. Kurde, czek ma sklerozę. Nie, tu sobie tak patrzę jeszcze, co tu jest w tym filmie. No dużo. O, czekajcie, bo tu jest w ogóle ta jazda tym samochodem, nie? No to on tam babę zabił. I jedzie sobie, nie? Widzicie, jakie to jest wszystko takie wąskie, dość i ciasne. Znaczy, ja się domyślam, że tak. Miasto przyszłości, jakiś Nowy Jork, Tokio, czy gdzie to się tam odbywa. Czy Night City właściwie, ale to Night City to jest chyba takie... Takie mocno nowojorkowe może. A zresztą nie wiem, gdzie jest Night City. Gdzieś tam jest Night City. Ale on jest chyba w Ameryce, nie? Gdzieś tam na wybrzeżu w Kalifornii, bo tam jakiś ten... miało być Night Poland. Więc dość tu jest ciasno. No, tyle moi drodzy, co ja wam mogę więcej opowiedzieć. Ogólnie pozytywnie, jak przeczytałem te pierwsze takie opinie, no to się trochę zmartwiłem, mówię, kurde, może gra nieskończona czy coś. Ale jak sam zagrałem, to mi się spodobało. Wydaje mi się, że niektórzy co piszą, to po prostu w gry nie grają w RPG. Wiecie, pograłem sobie w Fortnite'a i w Call of Duty. Masz ładniejsze oświetlenie w pokoju niż Cyberpunk. Jak z ilością wszczepów? A było. Całkiem menu wszczepów było całkiem spore tam. Chociaż ja nie miałem dostępu do wielu. Miałem jakieś tam oko sobie zamontowałem i coś tam jeszcze wygrzebałem. Ale ogólnie wyglądało, że jest sporo tych wszczepów. Są przedmioty różne i tam rzadkości, jakości czy tam ceny. Dużo luciku można zbierać. Ekrany wczytywania, wiecie co? Niby nie, ale są windy i jest takie wchodzenie gdzieś tam, no cutscenki z takim, wiecie, wchodzeniem do pomieszczeń, i więc jakieś tam, można powiedzieć, że są jakieś tam wczytywania, ale to takie ukryte. Ulice były puste jak w zwiastunie? Nie, nie były. Tutaj widać na tych gameplayach, że to nie były puste ulice, nie? Dużo słuchania, dużo czytania, znaczy wiecie, czytania, dużo oglądania około wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ładnie ten świat jest taki dość, wiele ma takich różnych szczegółów. Nawet samo wyjście z mieszkania powodowało, że tam po drodze było jeszcze pięć rzeczy do obejrzenia. Jakaś reklama w telewizji, jakieś postacie gadające, ktoś się tam kłócił. Czy fabułę się ściągnąłem? Wiecie co? Średnio bym powiedział, żebym się przez te 4 godziny wciągnął w fabułę. To znaczy... Jakby to powiedzieć... Nie zdarzyło się tam nic, co by na mnie jakieś takie super wrażenie zrobiło. Że o, teraz to ja chcę wiedzieć, co się będzie działo dalej, nie? Babę z pracy wywalili. Michael, dzięki za słupka. Babę z pracy wywali. Ja też miałem, muszę się wam przyznać, że miałem trochę problem ze zrozumieniem wszystkiego, co oni mówią. Bo gra była po angielsku i napisy były po angielsku, ale oni tam takich dziwnych słów używają. Oni tam takich dziwnych słów używają, że ciężko powiedzieć, znaczy ciężko czasem zrozumieć, o co dokładnie im chodziło. Więc ja na pewno będę grał z polskim dubbingiem. Znaczy i tak bym grał, ale w takiej grze zdecydowanie. To tak jakby grać w Wiedźmina, oni nam jakimś staroangielskim gadali, ja bym nie wiedział, o co chodzi. Nie. No, dobra, moi drodzy, koniec tego krótkiego filmu o cyberpunku, bo mój cyberpunkowy cyberpunkowy się już kończy. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to tam na pod filmem na YouTubie, ale ja wam za dużo nie powiem, no mówię.
są na analizy bardzo grube zrobione na, w internecie. No właśnie nie wiem ile procent, ale pewnie jest jakieś 4 czy coś. Są grube analizy w internecie zrobione, wiecie, tam każdy aspekt, nawet Digital Foundry graficzną analizę zrobiło. Tam inni, wiecie, jakieś wszystkie skille, nie skille, co tam jest w grze. To, o tej grze to będziecie wiedzieć więcej, zanim w nią zaczniecie grać, niż o jakiejkolwiek innej, nie? No i trochę ten clipping też rzeczywiście to było widać, to znaczy to, że się coś pojawia, nie wiem czy to, czekajcie, patrzcie na to. Patrzcie na te kartony. Ja wam to spowolnię. Patrzcie na te kartony tutaj. Widzicie je? Jakiś taki cień na nie poszedł, nie wiem czy on jeszcze się dorobi. Teraz tego nie wiem, dobra, ja wam to puszczę szybciej, bo może to nie robi takiego efektu. Widzieliście to? To nawet nie cień na nich, o one się pojawiają, nie? Tu ich nie ma. I one się nagle pojawiają. To tak trochę konsolowo wygląda, bo zazwyczaj takie rzeczy to na konsoli się robi, żeby, wiecie, mniej zasobów zżerało. No ta gra działała na 2080 Ti i to w Full HD, maksymalnie Full HD, ale dobrze działała. No ale w sumie... No będzie trzeba mieć potężnego kompa i miejmy nadzieję, że jeszcze zostanie zoptymalizowana, bo ja nie mam pojęcia jak ona będzie działać na konsolach, nie wyobrażam sobie tego po prostu. Nie. To mógł tylko fanboy Nvidia zobaczyć. Nie, no to przecież to widać. Właśnie takie rzeczy widać, nie? To za blisko. No taki karton to już dawno powinien być na ekranie, jak ten. Ile można mieć broni wyekwipowanej? No moi drodzy, na trzy. Trzy sztuki broni można mieć. Przynajmniej ja tak miałem, plus jeszcze dwa przedmioty do używania. Ja używałem tylko zazwyczaj takiego, co mi życie daje i takiego, i granatów jakiś, którymi się prawie sam nie raz rzuciłem w ludzi i mnie zaczęła policja gonić po mieście. No. Nie, no wiadomo, no wiadomo, że optymalizacja będzie, bo inaczej to nikt by w sobie grę nie pograł. No. Nowe konsole, tak? Tylko, że ten Wiedźmin musi jeszcze na starych konsolach zadziałać najpierw, zanim nowe wyjdą. Dobra, moi drodzy, tak jak mówię, no dzięki wszystkim za... Fajnie, fajnie, w ogóle fajnie, że mnie CD Projekt jeszcze o mnie pamięta. Mnie zaprosił na ten pokaz i mogłem wam coś o grze opowiedzieć. Kto lubi gry RPG, kto ma podobny gust jak ja do dobrych gier, to mu się, Cyberpunk mu się spodoba na pewno. Będzie pan zadowolony. Co ty tam, Wawerem, masz swój filmik, czy jeszcze nie można, no. A kto nie gra w takie gry, to, no, to niech nie gra w takie gry, no. Ludzie, nagle to, że Cyberpunk, że jest CD Projekt, że super popularna gra i tak dalej, to nie znaczy, że wam się nagle RPG zaczną podobać. To tak nie działa, nie? Jak waszymi ulubione gry to są strzelanki, to moim zdaniem możecie się trochę pominąć. Tutaj. No. Dobra.